Witam Was w kolejnym odcinku z serii R dla początkujących. Kontynuujemy wątek analiz statystycznych, a tematem tego odcinka jest regresja liniowa. Do czego służy ta analiza statystyczna. Ano, do tego, aby na podstawie jednej zmiennej ciągłej przewidywać wartości drugiej zmiennej ciągłej. Aby zademonstrować Wam tę analizę statystyczną, przygotowałem. Analizę regresji dla zestawu danych MT-CARS, który jest dostępny w R. Chodzi mi przede wszystkim o to, abyście mogli tę analizę powtórzyć, to znaczy, żeby to był zbiór danych. Ad hoc, od ręki, dostępny w R, i korzystając z tych skryptów, które zamieszczam w linkach w opisie pod tym nagraniem, żeby korzystając z tych skryptów bez ładowania żadnych dodatkowych plików, ściągania ich gdzieś tam z internetu, mogliście. Te analizy powtórzyć. No więc, żeby załadować dane MT Cars, zbiór danych do R, trzeba wpisać polecenie Data MT Cars, no i wtedy w przestrzeni roboczej pojawia się z pakietu Promise, właśnie taka ramka danych. Możemy obejrzeć, co tam się w niej znajduje, może nie całą od razu, ale tylko jej nagłówek. No, i się dowiadujemy tutaj, że mamy 32 obserwacje 11 zmiennych. No, te poszczególne obserwacje, no to są różne samochody. Ich tutaj nazwy mogą się wydawać Wam dosyć egzotyczne, dlatego że to nie są samochody pochodzące z. Polskiego przede wszystkim rynku motoryzacyjnego, ale też są to samochody z lat 70. No więc myślę, że wielu odbiorców tych filmów OR jest młodszych i po prostu motoryzacji z lat 70. nie pamięta, no chyba że jesteście jakimiś tutaj pasjonatami. Możemy troszkę więcej się dowiedzieć o zmiennych, które dotyczą tych samochodów, wpisując polecenie HELP od MT Cars, no i wtedy nam się parę rzeczy wyjaśni. No na przykład zmienna pierwsza MPG to jest liczba mil, jaką taki samochód przejeżdża, spalając czy zużywając jeden galon. Paliwa, no, czyli to jest coś, co Amerykanie nazywają fuel economy. U nas się to troszkę inaczej wyraża, to znaczy nie w dystansie przejechanym na jednostce paliwa, tylko na odwrót, w zużyciu paliwa na jednostkę dystansu. My to raczej wyrażamy w litrach na 100 km. No, potem mamy. Kolejne zmienne, jak liczba cylindrów, pojemność skokowa, moc takiego samochodu, no i tak dalej, i tak dalej, nas będzie interesowała, w szczególności nas będą interesowały dwie zmienne ta właśnie pierwsza, czyli zużycie paliwa, no i zmienna szósta. I to będzie masa czy waga pojazdu, no bo tę masę oczywiście mierzymy na wadze poprzez ciężar. No i od czego, od czego ja tutaj bym chciał zacząć? Przede wszystkim od problemu badawczego. Bo regresja, która przewiduje wartość jednej zmiennej na podstawie drugiej zmiennej, zazwyczaj jest wykorzystywana wtedy, kiedy jedna z tych zmiennych jest łatwa do zmierzenia, a druga jest kłopotliwa. No i chodzi nam o to, żeby wykonując pomiaru jednej ze zmiennych, móc w jakiś tam sposób, mniej bądź bardziej dokładny, oszacować wartość drugiej z nich. No i my się dzisiaj tutaj zajmiemy przewidywaniem, zużycia paliwa na podstawie masy czy ciężaru pojazdu. No bo... Wiadomo, na wagę samochodową można z niej skorzystać, można, może pojazd na nią po prostu wjechać, czy gdzieś tam podczas kontroli drogowej, czy na stacji diagnostycznej. No i taki pomiar jest dostępny no, w chwilę. Tak? Samochód wjeżdża na wagę, wyświetla się na wyświetlaczu jakaś liczba, my ją sobie spisujemy, my tę wagę po prostu znamy. No a samo zużycie paliwa, no to ono jest kłopotliwe, no bo wymaga przejechania odpowiedniej liczby kilometrów, im dłużej jeździmy, tym lepiej, no pewnie się orientujecie, że są jakieś normy mierzenia tego zużycia paliwa, no bo ono będzie zależało nie tylko od samych właściwości pojazdu, ale też od tego w jaki sposób tym pojazdem jeździmy, w jakiej temperaturze otoczenia, no i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No więc cały ten pomiar zużycia paliwa, żeby on był wystandaryzowany, no on jest dosyć, dosyć skomplikowany. No i teraz jeżeli będziemy mieli ileś par obserwacji w naszym przypadku to 32 pary, gdzie Zważymy taki samochód, co będzie łatwym zadaniem. Włożymy sporo wysiłku w to, żeby dokładnie zmierzyć według konkretnych standardów zużycie paliwa. No to na podstawie tych 32 obserwacji możemy zbudować model liniowy, czyli zależność zużycia paliwa w, no, w relacji, czy zależność tego zużycia paliwa od masy pojazdu. No, oczywiście zdajecie sobie sprawę, że ta zależność nie będzie Idealnie liniowa, to znaczy jak sobie zaraz robimy wykres, to wszystkie punkty nie będą leżały na linii, ponieważ no, racjonalnym założeniem jest używanie masy pojazdu do przewidywania zużycia paliwa, dlatego że no, ta masa no, to jest coś, co musimy rozpędzić. Wiadomo, że energia kinetyczna jest proporcjonalna do tej, do tej masy pojazdu, no i oczywiście też do kwadratu prędkości. No więc ten związek powinien być taki fizyczny, to, to modele fizyczne nam na ten temat mówią, no ale on nie będzie idealny. No dlaczego? No dlatego, że jedne samochody będą miały takie opory toczenia ze względu na takie, a nie inne opony łożyska, będą miały inne opory aerodynamiczne, bo ten będzie miał taki spoiler, ten go nie będzie miał w ogóle, ten ma aerodynamikę windy, bo przypomina ciężarówkę, no i tak dalej, i tak dalej. Także to dopasowanie jednych punktów do drugich raczej nie będzie. Nie będzie Idealne. E, czyli będziemy mieli tutaj taki e, no, obraz punktów układający się na linii, ale z pewnymi od niej e, odchyłkami. E, zatem e, Spójrzmy na te dane. Najpierw na te oryginalne wyrażane w milach na galon, tak? czyli ile mil możemy przejechać zużywając jeden galon paliwa, a tutaj waga pojazdu jest wyrażana w tysiącach LBS, czyli to będzie w tysiącach funtów. I ta zależność na pierwszy rzut oka może się wydawać liniowa, ale tak naprawdę ona nie jest liniowa. Ona układają się te punkty w postaci krzywej. Wynika to z tego, że no, te dane o zużyciu paliwa one nie są w tym konkretnym przypadku no, wyrażone w litrach na paliwa, na jakąś tam jednostkę. Jednostkę dystansu, ale one są wyrażone w odwrotności, czyli w dystansie, jaki możemy przejechać na jednostkę paliwa. No, a funkcja 1 przez x, czyli odwrotność, no, funkcją liniową nie jest, no i powoduje to, że ta chmura punktów układa się po takiej krzywej. No więc pierwszą rzeczą, jaką tutaj będziemy chcieli zrobić, to jest przeliczenie tego zużycia paliwa z tak zwanego milych, czyli liczby mil na galon, na litry na 100 km i to jest ta linijka kodu, to przeliczenie to jest dosyć proste, to jest po prostu 235 przez to co w tej chwili mamy i, i, i to nam się po prostu przelicza. Dodajemy nową zmienną, ona się będzie nazywała po prostu fuel jak nie wiem, na przykład fuel consumption, czyli zużycie właśnie paliwa, a nie ten dystans w milach. A druga rzecz, no to ten ciężar pojazdu wyrażany w jednostkach anglosaskich spoza układu SI, no też no, nie jest taki najbardziej przyjazny dla, dla polskiego odbiorców, więc tutaj po prostu zmienimy jednostkę i ta zamiana jednostki po prostu polega na przemnożeniu przez 0,45 no i tam z takim dłuższym okonkiem i w ten sposób z tysiąców funtów będziemy się tutaj poruszać już w tonach. No i teraz możemy raz jeszcze podejrzeć te dane za pomocą funkcji plot i od razu zastosowałem pewne ograniczenia dla osi x, dla osi y. Ja może od razu to wyświetlę, wykreślę. Czemu takie, a inne ograniczenia? Na osi X mamy ograniczenia od 0 do 3,5 tony, no bo to jest, no wiadomo, 0 jest taką naturalną granicą, a z kolei 3,5 tony, no to w polskim tutaj prawie będzie taka granica dla masy samochodu, gdzie mamy uprawnienia Kategorii B, że możemy taki pojazd prowadzić no, do 3,5 tony, tak kolokwialnie mówiąc, nazywamy samochody samochodami osobowymi. No, potem się zaczynają jakieś tam samochody ciężarowe. No i zużycie paliwa, czyli na osi Y. Skala jest od 0 do 30. No, 0 znowu jest tą naturalną poziomem, a 30 wybrałem, dlatego że to jest odpowiednio dużo liczba, żeby móc tę chmurę punktów zobaczyć w szerszym kontekście, żeby mieć jakieś marginesy po prostu dookoła tego wykresu. No i teraz w jaki sposób do tej chmury punktów dopasować prostą regresję? No bo to jest regresja liniowa. No, więc tutaj składnikiem tego modelu, takim fundamentalnym, jest po prostu równanie prostej. No i jak to równanie prostej w R policzyć? No, do tego służy funkcja LM. Jest to funkcja, no, krótko mówiąc, linear model, czyli model liniowy z języka angielskiego, łatwo to zapamiętać. No i w składni tej funkcji podajemy. No, te same, tak naprawdę, dwie zmienne w postaci formuły, tak jak to robiliśmy w funkcji plot. Tutaj jest funkcja plot, troszeczkę wyżej. No i mówimy, że za pomocą formuły, że zużycie paliwa zależy od masy, żeby to było pobierane z ramki danych mtcars. A tutaj jest dokładnie taka sama składnia, tylko tyle, że nie chcemy tego wykreślać. Tak od razu, tylko chcemy policzyć po prostu parametry tego modelu. Między innymi równanie prostej plus zmierzyć odchyłki punktów poszczególnych od tej prostej. No bo tak jak powiedziałem, ten model nie będzie do tych danych dopasowany idealnie. Czyli LM. No i następnie formuła i wiążąca ze sobą zmienne i informacja z jakiego zbioru danych mają te zmienne być pobierane. No i to możemy sobie zapisać w jakimś obiekcie takim pomocniczym. Ja go po prostu nazwałem model, bo to jest model naszej zależności. I rzeczy ciekawe zaczynają się dziać tak naprawdę od tego momentu, no bo mm, możemy na kilka sposobów zajrzeć do tego modelu, na kilka sposobów e, spróbować go też e, zinterpretować. Ja może wyczyszczę konsolę. W tej chwili, żeby mieć troszkę więcej miejsca. No i pierwszym takim naturalnym sposobem to jest korzystanie z funkcji Print. Print model, no i wtedy zostaną wyświetlone podstawowe tutaj dwa parametry tego modelu. No. Równanie prostej, my w szkole uczymy się, że to jest y równa się ax plus b, no a w tym konkretnym przypadku, no to współczynnik kierunkowy a jest równy 7,739. On jest tutaj akurat podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, ale r to liczy dokładnie do, do 17, do 18 miejsc znaczących. Można ewentualnie poprosić o większą dokładność wyświetlania. A wyraz wolny, czyli punkt przecięcia się z osią o y, tej prostej, to jest 1,45. I ten punkt przecięcia to po angielsku nazywa się po prostu intersection. No i tutaj od razu zauważam taką Znaczącą różnicę w prezentacji wyników pomiędzy tym, czego uczymy się w szkole w Polsce, a tym, co jest w szkole, no nie wiem, na przykład w Anglii, w Australii, w Ameryce, w krajach anglosaskich, że wyraz wolny u nas podajemy na końcu, bo to jest to b, a x plus b, a wyraz wolny w takiej tradycji matematycznej anglosaskiej podaje się na początku, czyli oni raczej mówią y równa się b. Plus AX, no to trochę przypomina taką sytuację z taksówki, tam też mamy zależność liniową. Najpierw za drzwiami mamy stałą opłatę, a potem liczymy jeszcze dodatkowo coś z kilometra, dodajemy, tak? No to oni w ten sposób podchodzą. No my to troszkę traktujemy tak, jakby najpierw była opłata za kilometr, a potem za wyjście z taksówki była dodatkowa opłata stała, tak? Troszkę, troszkę to inaczej wygląda, ale to jest tak naprawdę dokładnie to samo, tylko jest inny sposób prezentacji czym możemy wykreślić prostą o takim równaniu na tym wykresie już istniejącym no, możemy i to jest bardzo proste za pomocą funkcji abline tak można ją szybko przeczytać ale ja myślę że ta nazwa się wzięła z ab jak te dwa współczynniki współczynnik ab a potem line czyli linia czy prosta i wystarczy użyć abline od model no i wtedy ten konkretny to konkretne równanie prostej zostanie tutaj wykreślone. Jak widzicie są odchylenia od tej prostej poszczególnych punktów. No one idealnie na tej prostej się nie będą układały. Czyli można powiedzieć, no, że ten model składa się z dwóch składników. Pierwszego takiego deterministycznego, czyli mówimy, że średnio, średnie zużycie paliwa zależy od masy i to jest to, co właśnie ta prosta tutaj na tym wykresie oznacza. No ale dodatkowo są jakieś inne czynniki oprócz masy, które wpływają na to paliwo, te czynniki mogą mieć charakter deterministyczny, mogą charakter jakiś stochastyczny. to może być no nie wiem to już to o czym mówiłem opony, łożyska, aerodynamika mogą być jakieś i to będą takie składniki deterministyczne, gdzie no jeden pojazd ma takie cechy, inny ich nie ma. Jeden ma lepsze opony, drugi gorsze łożyska, lepszą, gorszą aerodynamikę. Zakładamy, że to jest, to jest losowo rozłożone pomiędzy pojazdami, to znaczy nie zależy od masy. Czyli nie mamy takiego zjawiska, że na przykład wszystkie lekkie pojazdy mają lepsze łożyska od tych pojazdów, które są cięższe. Zakładamy tutaj w tym modelu, że, że to się losowo rozkłada pomiędzy pojazdy te lepsze i gorsze cechy pod kątem zużycia paliwa, no, ale też tutaj na, na te pomiary, na to, że są odchyłki od prostej, to mogą wpływać takie mm, czyste losowe e, zjawiska, jak e, chociażby błędy pomiarowe. Tak? E, mamy jakieś procedury, które pozwalają na coraz dokładniejsze mierzenie tego zużycia paliwa, ale te dane są z lat 70. No i no, chociażby temperatura e, prawda, e, pomiaru, czy wysokość nad poziomem morza i ciśnienie powietrza też mogłyby na to po prostu mieć e, wpływ. No i to jest taka, taka najprostsza reprezentacja tego modelu, gdzie no, znajdujemy prostą, która jest jak najlepiej dopasowana do tej chmury punktów. No i y, bardzo często, gdy się robi... Y, tego typu obliczenia, na przykład w Excelu, nazywa się jej linią trendu. No i na tym etapie się poprzestaje, tak? To, to jest tylko taki taka graficzna reprezentacja, no ale nie warto na tym poprzestawać. Dzięki R możemy, możemy dużo, dużo, dużo więcej się dowiedzieć. Taką funkcją, która wydrukuje nam zdecydowanie więcej informacji od, o modelu od funkcji Print jest funkcja samary, czyli podsumowanie. Znowu mamy bardzo prostą składnię, podsumowanie od naszego modelu. No i zdecydowanie ten wydruk jest dłuższy. Jak go czytać? No czytamy go w taki sposób, że na początku jest wywołanie, czyli jest informacja o tym, jaka formuła została użyta, z jakiego zbioru danych są wzięte punkty. No jest to po to, że gdybyśmy mieli więcej tych modeli, no to żeby w naszym tutaj bałaganie w tym środowisku roboczym móc się jednak jakoś odnaleźć. Kolejna rzecz, yy, która się wyświetla to są residuals, yy, czyli to są reszty. Reszty to są właśnie te odchylenia w pionie od yy, Prostej regresji. No i widzimy tutaj, że te odchyłki minimalna to jest minus 4,22, czyli jest taki pojazd, który to zużycie paliwa ma o 4 litry na 100 km mniejsze niż to, które zostało przewidziane, po prostu na podstawie masy, jako wartość średnia dla pojazdów o takiej masie. No ale mamy też odchyłki, które są do góry. Najwyższa taka odchyłka to jest 2 przecinek 74, czyli taki pojazd zużywa o 2,74 litra na 100 km paliwa więcej niż liby to było przewidziane, po prostu równaniem prostej regresji na podstawie samej masy, i to jest efekt tych dodatkowych czynników czy jakichś tam zmiennych losowych. Które, które na to zużycie paliwa wpływają oprócz masy. Czyli możemy sobie powiedzieć, że im mniejsze są te reszty, i to tym lepiej ten model jest dopasowany do danych. No ale do tego tematu jeszcze wrócimy o innych miarach dopasowania modelu do danych będę mówił w dalszym ciągu. Czytajmy to na razie po kolei. Koeficient to jest coś czyli współczynniki, to jest to, co już widzieliśmy wcześniej. Zauważcie, że pewne liczby się powtarzają. Tutaj mamy 1.450 dla intercept, tutaj mamy 7 3 39 dla masy, no i to są po prostu parametry tego e, równania. E, tu jest 1,44, tu jest 7,74, e, no i znowuż jest to podane tym razem od góry do dołu, ale w tej samej kolejności. To znaczy, najpierw jest wyraz wolny, czyli przecięcie się z e, osią e, o y tej prostej, no a potem jest współczynnik kierunkowy. E, Potem dla każdego z tych dwóch współczynników, tych dwóch parametrów równania prostej, są policzone pewne miary niepewności statystycznej. Co to znaczy? No, jesteście sobie w stanie na pewno łatwo wyobrazić, że gdybyśmy jeden punkt z tych danych zabrali, no to dopasowanie tego modelu do danych było już by troszeczkę inne. A gdybyśmy na przykład zrobili nową próbkę, nowe samochody, no to pewnie wzięli kolejne 30 pojazdów i znowu dopasowali model do, do tego nowego zbioru danych, no to pewnie wyszłoby podobnie, ale trochę inaczej. To znaczy regresja jest taką metodą, no, która pozwala wyznaczyć model na podstawie jakiejś próby. No i no z tą zmiennością próbkową no, związana jest też zmienność samego równania prostej regresji. No i teraz mm, ta zmienność, czy ta niepewność statystyczna, wyrażana jest dla tych parametrów za pomocą tak zwanego błędu standardowego. Ten błąd standardowy to jest nic innego jak takie oszacowanie, jak ten parametr się może zmieniać z próby na próbę. To jest tak naprawdę. Pewna forma odchylenia standardowego dla tego parametru pierwszego i drugiego dla wyrazu wolnego i dla współczynnika kierunkowego. No widzimy, że wyraz wolny ma większą tutaj tą niepewność statystyczną od współczynnika kierunkowego. No i to jest zasadnicza reguła, dlatego że biorąc pod uwagę no, obliczenia, ja nie chcę tutaj do wzorów się konkretnych odwoływać, ale, ale tutaj możecie. I zaufać, że jednym ze składników niepewności statystycznej dla wyrazu wolnego jest też właśnie ta niepewność dla współczynnika kierunkowego. No więc to jest taka reguła, że ten wyraz wolny ma większą niepewność statystyczną od współczynnika właśnie kierunkowego. No i dalej są testy istotności statystycznej. To znaczy, to są testy takie standardowe, testy brzegowe, które zestawiają wartości tych parametrów z zerem. No więc możecie sobie tak intuicyjnie nawet pomyśleć, że jeżeli jest taki, taki parametr, oddalony od zera dosyć znacznie, a ta niepewność statystyczna jest mała, no to wtedy będzie można powiedzieć, że no istotnie statystycznie jest on różny od zera. A z kolei, jeżeli on będzie blisko zera i jeszcze będzie miał duży błąd standardowy, no to wtedy mm, takiej hipotezy zerowej o tym, że, e, że on jest równy zero, odrzucić nie będzie można. No i macie tutaj dwa takie kontrastujące przykłady. Zobaczcie, że tutaj mamy m, dla wyrażenia Teraz wolnego, wartość 1, no 45 w przybliżeniu. Błąd standardowy jest porównywalny, około 1. No i korzystając z rozkładu T, licząc wartość statystyki T możemy policzyć p wartość dla takiego testu, no i ona się okazuje większa od No na poziomie istotności alfa 500 nie możemy odrzucić hipotezy zerowej o tym, że, że ten wyraz wolny jest równy 0. To jest jakaś informacja, tak? ale, ale ja skłaniam was raczej do dopatrzenia na te parametry w sensie ilościowym, a nie testów istotności statystycznej. Ja tutaj skłaniam do spojrzenia na przedziały ufności, ale o tych przedziałach ufności w związku z testami istotności statystycznej, to jeszcze będę mówił za chwilkę. W drugim przypadku mamy dosyć dużą wartość parametru. 7,74, a błąd standardowy jest mniejszy. No, i to z tego wynika, że IP wartość będzie bardzo niska. Ona jest rzędu 10 do minus 12, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Też wartość statystyki testu no, w związku z tym jest dosyć wysoka. No więc tutaj możemy powiedzieć: No, praktycznie z pewnością, że odrzucamy hipotezę zerową o tym, że ten współczynnik kierunkowy jest Zero, czyli żeby ta, ta prosta leżała faktycznie w poziomie. No ale to zestawianie z zerem, no to ono, ono nie, nie zawsze jest dobre bo takie hipotezy o tym, że tutaj nie zależy w ogóle spalanie, zużycie paliwa od masy pojazdu, taka hipoteza, no to jest kolejna hipoteza fotolowa, o których już mówiłem, to znaczy to taką hipotezę mogę nie wykonywać żadnych obliczeń statystycznych, żeby, żeby ją po prostu odrzucić. No, no wiadomo, że to musi zależeć jedno od drugiego, no bo mamy modele fizyczne, które to tłumaczą. To jest to, o czym mówiłem, o, o związku masy z energią kinetyczną pojazdu, a tę energię, wiadomo, pojazd zwiększa, rozpędzając się, a rozpędza się, bo spala paliwo. No więc, no wiadomo, że ta prosta na pewno nie leży płasko, no więc ten wynik tutaj, ta, ta niska pewność, no to on był do przewidzenia już w momencie, kiedy, kiedy w ogóle siadaliśmy do tego projektu. Nie musimy wykonywać żadnych obliczeń. To, co mnie bardziej mogłoby interesować, to jest przedziałówności. Dla tego parametru, dla współczynnika kierunkowego. Ja w tej chwili mam oszacowanie punktowe. Ono mi mówi tyle, że jak masa pojazdu wzrasta o jedną tonę, no to ja się spodziewam, że spalanie wzrośnie o 7,74 ton setne litra na 100 kilometrów no ale no ja już powiedziałem to jest jakaś tam próba i ten wynik może być zawyżony może być zaniżony no i teraz ja bym chciał wiedzieć na przykład z ufnością 95% ile co najmniej ile co najwyżej no i taki przedział ufności sobie będziemy mogli za chwilę policzyć ale ale to jest kolejna funkcja którą będziemy musieli wywołać więc ja na razie Omówię jeszcze pozostałe elementy tego wydruku i, i za chwilę policzymy przedziały ufności. Poniżej znajdują się kody istotności statystycznej, to jest zasadniczo to samo, co było drukowane, czy przy teście testu studenta, czy było drukowane przy analizie wariancji. No widzimy, że jeżeli są wydrukowane na przykład tutaj trzy gwiazdki dla testu istotności statystycznej dla współczynnika kierunkowego, no to znaczy to, że ta wartość jest poniżej jednej tysięcznej no ale, ale to wszystko można odczytać no, po prostu tak z wartości liczbowych no wiadomo że jakieś jest coś rzędu 10 do minus 12 no to jest po prostu mniejsze od jednej tysięcznej. Kolejne elementy tego wydruku, tu już ich wszystkich nie będę omawiał, no bo one się wiążą w dużej mierze po prostu z modelami liniowymi, niekoniecznie tutaj po prostu z regresją. Zwrócę uwagę na tylko tylko wybrane aspekty. Mówiłem już wcześniej o tym o zmienności reszt, czyli o zmienności tych odchyłek od prostej regresji. Tutaj mamy wartość minimalną, maksymalną, o nich już mówiłem. Tam też się wyświetlają kwartyle. jeden q 3 q to jest dolny, czyli pierwszy i górny, czyli trzeci kwartyl. Jest też mediana. Y to, to są takie, takie statystyki opisowe, ale jest jeszcze jedna i ona jest nazwana jako Residual Standard Error, czyli błąd standardowy reszt. Mieliśmy już dwa błędy standardowe. Te błędy standardowe tyczyły się niepewności statystycznej związanej z oszacowaniem dwóch parametrów prostej, a teraz mamy trzeci błąd standardowy no i on jest miarą, on zasadniczo jest odchyleniem standardowym. Reszt. No one mają jakąś zmienność. Raz są mniejsze te odchylenia, raz większe. Możemy ten zakres zmienności podać jako minimum, maksimum, a możemy też z tego zakresu zmienności po prostu sobie policzyć odchylenie standardowe. No i ono jest tutaj określane jako błąd standardowy reszt. No przy czym trzeba pamiętać o określonej liczbie stopni swobody, która towarzyszy tym obliczeniom. To jest 30 stopni swobody, czyli to jest n -2. Ja nie chcę wchodzić dlaczego akurat w tym przypadku tak są liczone te stopnie swobody, to jest dosyć skomplikowany temat. Tak no bardzo obrazowo i, i bardzo nieprecyzyjnie możecie przyjąć, że no skoro już policzyliśmy wcześniej dwa parametry tego równania prostej, no to dwa stopnie swobody zużyliśmy no i zostały nam tych stopni 30 30. Kolejna rzecz taka bardzo, bardzo... Mm, No uh... no fajna w interpretacji przyjemna mająca taki taki po prostu bardzo namacalną wartość łatwą do wytłumaczenia to jest r kwadrat tu jest r squared jest napisany multiple r squared ponieważ no, ten współczynnik determinacji można policzyć dla modeli które mają no, wiele różnych zmiennych tu są tylko dwie więc to multiple to jest tak trochę na wyrost ponieważ to są tylko dwie zmienne a Nowy wydruk jest przygotowany dla, dla bardziej ogólnych, czy formatka tego wydruku dla bardziej ogólnych przykładów, czy przypadków. No i co to znaczy to 0,79, no te 79% możemy powiedzieć. 79% to jest ta wariancja w zużyciu paliwa, u nas zmienna fuel, która jest tłumaczona przez masę, czyli 79% zmienności w zużyciu Paliwa pomiędzy tymi pojazdami, 32 pojazdami, możemy wytłumaczyć za pomocą masy. No i teraz ten, ten współczynnik determinacji on jest bardzo mocno związany ze współczynnikiem korelacji liniowej. Zauważcie, że jak policzę. Korelacje za pomocą Core pomiędzy dwoma zmiennymi. Wezmę mt Cars Dollar Fuel i mt Cars Dollar. No i teraz musimy się odwołać do tej nowej, nowej zmiennej mas, która jest w tonach, żeby to było dokładnie to, czym się w tej chwili zajmujemy. To ta korelacja wynosi 0,88, ale jeżeli ja tę korelację podniosę do kwadratu, w taki sposób no to otrzymuje wartość 0.7919 i tak dalej. No i to jest dokładnie to, ile wynosi współczynnik determinacji. No więc tutaj zwracam uwagę na to, że współczynnik determinacji R kwadrat, który mówi o tym, ile wariancji, ile zmienności mierzonej za pomocą wariancji zmiennej zależnej jest objaśniane przez zmienną niezależną. No to jest niczym innym w tym konkretnym prostym przykład, przypadku, kiedy mamy dwie zmienne, co współczynnik korelacji liniowej Persona podniesiony do kwadratu. No i to jest, to jest wszystko to, co chciałem Wam pokazać z tego konkretnego wydruku. Reszta rzeczy to tak. Jest związana troszkę na wyrost w ogóle z no, modelami liniowymi, więc tej statystyki F i P wartości z nią związaną, to, to tutaj omawiać po prostu nie będziemy. Nie ma, nie ma to wielkiego sensu. Zresztą jedno zbiega do drugiego. Zauważcie, że tutaj test T dla współczynnika kierunkowego daje tą samą P wartość, co dla tego modelu statystyka F, tak więc to to jest zasadniczo jedno i to samo w tym prostym, zdegenerowanym przypadku, więc w przypadku regresji liniowej ten ostatni wiersz ze statystyką F, no, za bardzo Was po prostu można powiedzieć, że nie interesuje. Ale co ważne, ja bym chciał wrócić do przedziałów ufności. Do tej estymacji przedziałowej, ponieważ ja już w poprzednich dwóch odcinkach trochę narzekałem do testomanii, czyli do testów istotności statystycznej. No i w tym przypadku też ponarzekałem, to znaczy przede wszystkim dla tej, dla tej masy ten parametr tutaj się nazywa masa ale ale to oczywiście chodzi o współczynnik kierunkowy o zależność o wpływ tej masy na, na zużycie paliwa. On tutaj ma niską wartość w tej istotności statystycznej. Ja powiedziałem że to jest no, absurdalne, żeby oczekiwać, że, że ta wartość będzie jakoś tam wysoka, no bo hipoteza o tym, że masa nie wpływa na zużycie paliwa, no jest, no jest absurdalna, jest fotelowa. Można ją odrzucić po prostu nie wykonując żadnych obliczeń. Czyli nas nie interesuje test. Czy ten współczynnik kierunkowy jest równy zero, czy nie, bo my to wiemy od samego początku, że nie jest, tylko bardziej nas interesuje przedziałowe oszacowanie, no bo wiemy, że to punktowe 7,74, no to ono może być zaniżone, zawyżone, no ze względu na to, że to jest wszystko liczone na podstawie próby losowej, a ten zbiór samochodów na świecie w latach 70. był oczywiście nieporównywalnie większy. Policzenie tych przedziałów ufności jest dosyć proste. Wystarczy użyć funkcji confint, jak confidence interval, confint i wpisujemy po prostu nasz model. No i w taki sposób wyświetli się po prostu 95% przedział ufności, tak jak domyślnie, e, zazwyczaj na lekcjach statystyki rozpatruje się poziom istotności 500, tak, no też odpowiadający temu. Poziom ufności 95%. No i możemy w ten sposób się dowiedzieć, że przedział ufności dla wyrazu wolnego, bo znowu w tej kolejności to omawiamy, to jest od minus 0,80 do 3,70 na plusie. No i stąd też jest to przełożenie na test. No skoro tutaj test wyszedł nieistotny statystycznie, P wartość powyżej 500, no to 95% przedział ufności obejmuje 0, czyli ten przedział ufności nie wyklucza, że akurat ten wyraz wolny jest równy 0, ale wyraz wolny to nie jest współczynnik kierunkowy. Z kolei współczynnik kierunkowy przedział ufności dla niego to jest od 6,26 no do 9,22 poza okrągleniu, czyli, no powiemy, no dobrze, dopasowaliśmy do tego modelu prostą najlepiej jak potrafiliśmy za pomocą metody najmniejszych kwadratów. No, i z tej prostej wynika, no, że o jedną tonę jak zwiększymy ciężar pojazdu, no to będzie on średnio rzecz biorąc, tak, bo tam no, oczekujemy, że będzie spalał więcej o 7,74 litra paliwa. No ale chwila, chwila, no ale jak. Powtórzymy te badania, to może być trochę więcej, trochę mniej, no może ten wynik jest przeszacowany, może niedoszacowany. No i na 95% wartość tego parametru jest pomiędzy, zawiera się pomiędzy wartością właśnie 6,26 a 9,22. No czyli szerokość tego przedziału no, to jest mniej więcej 3 litry, więc widzicie, że ta zmienność, zmienność próbkowa to ona wcale taka, taka mała nie jest. No ale patrzenie na te przedziałów nosi w postaci takiej tabelki z liczbami, no nie zawsze jest takim. No, sposobem, który najlepiej do nas dociera, tak? Jesteśmy wzrokawcami, i fajnie byłoby te przedziały ufności zaznaczyć sobie po prostu na tym wykresie dodać sobie po prostu taki kanał ufności, no, gdzie leży ta prosta, tak? No, bo ten współczynnik kierunkowy może być wyższy, niższy, może być tak samo z wyrazem wolnym. No, jak weźmiemy pod uwagę to, obydwie te niepewności, no to gdzie na tej płaszczyźnie faktycznie może leżeć ta prosta? bo ona może leżeć wyżej, niżej, może być bardziej nachylona, mniej nachylona. No i tę niepewność związaną z położeniem tej prostej możemy sobie za pomocą R no po prostu wykreślić. I przechodzimy w ten sposób do dalszego tutaj kawałka tego kodu, gdzie napisałem przedziały ufności dla średnich. No i to, co chciałbym zaznaczyć tutaj na tym etapie, to że my ten przedział ufności, czy w ogóle ten model liniowy, to będziemy rozpatrywać sobie na tylko w pewnym zakresie mas. Zauważmy, że jak podsumujemy zmienność mas, czy tam tego ciężaru zmierzonego na wadze, no to najlżejszy pojazd tam ma prawie, prawie 700 kg, a najcięższy ma prawie 2,5 tony. No i dlatego ja tutaj tak w zaokrągleniu, tak bardzo zgrubnie będę, będę całą resztę tych obliczeń prowadził w zakresie od 0,5 tony do 2,5 tony, no mimo że ta, ten rysunek Początkowo wykreśliłem w zakresie od 0 do 3,5. No to taka ekstrapolacja poza ten zakres, w którym były prowadzone badania, no, no jest, jest mocno nieuzasadniona. Tak? No bo no jaki jest sens przewidywać jakieś tam wyniki spalania dla pojazdów, które, nie wiem, ważą 50 kg? No to już po prostu nie są samochody. Tak? To, to tam można, można by się przeliczyć. W, Wartości spalania dla takich pojazdów to pewnie są po prostu zero, bo to są, nie wiem, na przykład rowery, tak? Jakieś takie cięższe riksze, które obwożą ludzi po, po tym, po, po starówce, na przykład w Warszawie. No więc, no więc to nie ma wielkiego sensu, tak? Tak samo ekstrapolacja na jakieś bardzo ciężkie pojazdy powyżej tych 2,5 tony, no to to już zaraz zbliżymy się do ciężarówek, tam w ogóle ten nasz model może się nie sprawdzać, bo one systematycznie mają co Innego, no nie wiem, bo na przykład są napędzane silnikami diesla, które ma spalają olej napędowy, a tutaj mamy, no cóż, samochody osobowe zasilane benzyną są te silniki, więc to, to w ogóle ten nasz model może, może nie przystawać, może inaczej się tam te. Ta prosta układać, także nie ma co ekstrapolować. Działamy w zakresie od pół tony do 2,5 tony. No i tak sobie będziemy badać te przedziały ufności, co jedną czwartą tony, czyli co 250 kg. No i do tego będzie nam potrzebna taka ramka danych. Ja ją nazywałem tutaj masses. Odpalam ten fragment kodu. No i on mi produkuje taką prostą ramkę danych. Ja ją po prostu wyświetlę. No i mam tutaj poszczególne masy pojazdów. Od ,5 tony do 2,5 tony. Tak jak tutaj no, ten model przewidywał dla spalania, dla pojazdu, który waży nic i to spalanie było od minus 0,8 do... Plus 3,70, no ale to, to już wiecie, że to jakby to w ogóle jest odpowiedź na, na pytanie, którego nie warto zadawać. No, no bo wiadomo, że jak jest no po prostu zerowej masy pojazd, to on nie istnieje i tak nic nie spala. Więc to są w sumie głupoty, to co tutaj zostało wydrukowane. Głupoty nie w sensie matematycznym, ale w takiej interpretacji fizycznej. No ja się teraz chcę zapytać o ten przedział ufności, tak? Ile co najmniej, ile co najwyżej będzie tutaj wartość średnia. Tego zużycia paliwa dla pojazdów o masach pół tony, 750 kg, tona, no i tak dalej, i tak dalej. Do tego używam funkcji Predict. W tej funkcji Predict muszę podać po pierwsze model, muszę po drugie podać no, ten zbiór mas, dla których chcę te przedziały ufności. No ta funkcja potrafi robić różne rzeczy i, i potrafi liczyć też przedziału predykcji, nie tylko przedziału ufności, o czym za chwilę. I no tutaj, no ja na początku chcę mieć przedział ufności dla tej prostej, tak dlatego wpisuję confidence, no i mogę sobie wybrać poziom ufności, na którym chcę działać. No to nie musi być to 95%, jak na każdej praktycznie lekcji, Statystyki, na której byłem, ale to możemy na przykład 0,9%, albo możemy być czegoś pewni tylko na 50%. A czemu tak nie? Czemu musimy być wszystkiego pewni na 95%? To, to jest arbitralne, to zależy od nas, no, ale oczywiście ma wpływ potem na interpretację wyników. Uruchamiam tę funkcję Predict z takimi ustawieniami. Czyli mamy 95, 90% przedział ufności e, dla spalania, e, dla średniego zużycia paliwa, dla tych mas pojazdów od 1,5 tony do, do 2,5 tony w interwałach co 250 kg. E, robię ran. E, I obiekt, który zapisałem, to jest CONF. E, no i to jest. E, no. Po kolei dla tych poszczególnych mas wartości. Po pierwsze, samego równania prostej, a po drugie wartości dolna, lower i górna, upper przedziału ufności. No, warto sobie to jedno z drugim połączyć, czyli te masy które wkładaliśmy z wartościami wyliczonymi przez tę funkcję, tak będzie po prostu zgrabniej. No i mogę powiedzieć, że na podstawie równania prostej dla pojazdu, który ma pół tony, to to zużycie paliwa średnie, nie biorąc pod uwagę tego, prawda, to przewidziane samą masą, nie biorąc pod uwagę tych odchyleń wynikających z aerodynamiki, złożysk, opon, warunków pogodowych, dokładności pomiaru, jak tam e, ktoś to się przykładał do pracy tego dnia, no to to przewidziane wyłącznie ze względu na masę, no to, no to wynosi 5,3 litra. Czyli możemy powiedzieć, że oczekujemy, że pojazdy, które ważą pół tony, Średnio rzecz biorąc, jedne więcej, drugie mniej, ale średnio rzecz biorąc, będą spalały 5,3 litra paliwa. No ale to jest to, co przewiduje prosta, którą żeśmy wyliczyli, a przedział ufności on będzie tutaj się rozciągał od 402 do 6. 62 po zaokrągleniu. No, czyli jest tutaj, no, całkiem szeroki ten przedział i on wynosi, zauważmy, ponad 2,5 litra. Czyli ta niepewność statystyczna jest, jest dosyć duża, no bo zauważmy, jak ja przewiduję, że 5, a mówię, no dobra, dobra, ale cała szerokość tego przedziału ufności jest 2,5 litra, no to jest połowa tego, co, co policzyłem, czyli ta niepewność statystyczna jest naprawdę duża. No i właśnie dlatego warto jest te, te niepewności statystyczne ujawniać. Ale obiecałem podsumowanie graficzne dla tego pasa ufności i ono się znajduje o, w tym miejscu. To jest po prostu funkcja Matplot. Ona nie robi nic innego, jak tylko po prostu przenosi punkty, które są wyliczone w tej tabeli, którą omawialiśmy przed chwilą, na wykres, no i łączy te punkty za pomocą linii, no, żeby można było to sobie w taki dosyć zgrabny, graficzny sposób podsumować. Klikam Run. I to, co tutaj zostało pogrubione czarną kreską, no to jest po prostu przejechane raz jeszcze po śladzie tej prostej, ale tylko w tym zakresie. Od pół tony do 2,5 tony, czyli tam, gdzie nie mamy tej ekstrapolacji poza zakres. Tam, gdzie można powiedzieć, że nasz model ma szansę się sprawdzać, gdzie jesteśmy uprawnieni do, do korzystania z tego modelu. A to, co jest Tą krzywą niebieską powyżej czarnego odcinka i poniżej tego czarnego odcinka to jest właśnie pas, czy niektórzy mówią, kanał ufności. I to może być dla Was zaskakujące, ale on nie jest równowąski. To znaczy ta niepewność statystyczna na końcach tego zakresu mas jest większa niż w środku, tam gdzie jest średnia masa tych wszystkich pojazdów. Zauważmy, że ta masa, możemy ją sobie, możemy ją sobie tutaj podliczyć, to ona wynosi sumary. Od ma MT Cars dolar mas. No to wartość średnia to jest no blisko półtora. No i właśnie tam gdzie jest ta średnia masa pojazdu, no, ta niepewność statystyczna co do położenia tej prostej jest najmniejsza. No co może, co może, dać wam jakieś wskazówki, jak sami będziecie planować eksperymenty, czy zbierać dane? Pamiętajcie, że jak będziecie tę niepewność statystyczną określać związaną właśnie z położeniem prostej, prostej regresji, no to ona zawsze będzie najmniejsza tam, gdzie będą wartości przecięcie się wartości średnich dla zmiennej zależnej i Niezależnej, czyli to, to może wam pomóc po prostu w planowaniu waszych eksperymentów. No ale to ta prosta, tak? I te miary niepewności położenia tej prostej na tej płaszczyźnie to jest tylko jeden ze składników modelu. To jest ten składnik em, wariancji w zużyciu paliwa objaśniany po prostu przez masę. No, a zostaje jeszcze to, czego masa nie objaśnia, czyli pozostaje nam analiza tych odchyłek od odchyłek od tej właśnie prostej. No bo cóż no, na podstawie tego możemy powiedzieć tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, no, że pojazdy o które mają pół tony, no to one spodziewamy się, że średnio będą spalały od 4 litrów do 6,62 no ale czasami taka wartość średnia nas nie interesuje, nas, nas bardziej interesuje, no dobrze, jak wezmę jakiś pojazd, który ma pół tony, wychodzi nowy rynek na model, ja jestem urzędnikiem, znaczy wychodzi nowy model na rynek, a ja jestem urzędnikiem, który no, ma dbać o to, żeby te pojazdy nie, nie spalały za dużo paliwa, żeby nie było to zanieczyszczenie środowiska zbyt duże, no to ja bym chciał po prostu wiedzieć, ile co najmniej, ile co najwyżej może taki półtonowy pojazd tego paliwa zużywać, no z jakąś tam ufnością, na przykład na 90 czy na 95%, czy może jak jestem urzędnikiem, to na 99%, to może to, to, to już zależy ode mnie, o, o, od sytuacji, a nie ile średnio zużywają paliwa te samochody, które są półtonowe. Czemu? No bo jeżeli wchodzi nowy model na rynek, no to jeżeli on będzie miał wartość zaniżoną w stosunku do tego, co, co mój model przewiduje, no to może ja powiem, kurczę, co, coś jest na rzeczy, może producent oszukuje w testach spalania paliwa, może kojarzycie aferę Dieselgate. No, więc może warto, żebyśmy zbadali to raz jeszcze, żebyśmy się przyjrzeli, nie wiem, na przykład oprogramowaniu tego, tego samochodu raz jeszcze. No, w latach 70. to może nie o oprogramowanie chodziło, ale nie wiem, na przykład o oponom, tak, bo może były twarde jak kamień, te, które poszły na test i to spalanie wyszło zaniżone, bo mamy wynik po prostu niższy niż przewidywany przez model dla pojedynczego samochodu, a nie średnio dla samochodów o, o jakiejś tam masie, w tym w przypadku pół tony. No i żeby, żeby coś takiego policzyć, to by trzeba było ten pas ufności przerobić na pas predykcji, predykcji pojedynczej obserwacji. No i to jest do zrobienia w taki sposób, że Trzeba. No, najłatwiej chyba jest po prostu skopiować to, co było liczone dla przedziałów ufności dla średnich. Ctrl C po prostu zrobię i wkleję tutaj poniżej. No i co ja potrzebuję zmodyfikować? To już nie będzie przedział ufności, tylko to będzie przedział predykcji, przedziały predykcji dla pojedynczych obserwacji. Podsumowanie masy już robiliśmy. Ramkę danych z masami to my już mieliśmy wyżej, więc to mogę wykreślić to, czy po prostu wykomentować. Ctrl Shift C w R Studio powinno się udać, bo to już zostało policzone. To, co muszę zrobić na pewno, no to tutaj zmienić rodzaj przedziału, jaki będzie liczony. Z confidence na Predi krzyn, predicytyon. Mam nadzieję, że nie zrobiłem żadnej literówki i nie będzie błędu. No i mogę sobie to nazwać nie konf, no bo konf to już mam taki obiekt, mogę sobie nazwać pred, no i tutaj też będę chciał potem tą predykcję no związać tak z masami. No dobrze, no, no to, no to do dzieła. Policzmy te predykcje i może te predykcje zestawmy sobie najpierw tabelarycznie z tym co było predykcje dla pojedynczych obserwacji z tym co było dla e, m, średnich, czyli te przedziały ufności dla położenia prostej, bo prosta nam określa średnią, no plus jeszcze są te odchyłki, e, więc to było C bind masses i było conf no i teraz jak to sobie porównamy, to zauważcie, że przedział predykcji, cały czas mówimy o tych półtonowych dla uproszczenia, a potem sobie wykreślimy dla wszystkich. No to przedział predykcji jest przedziałem zdecydowanie szerszym od przedziału ufności. Ponieważ no on zależy ten przedział predykcji nie tylko od tej niepewności związanej z położeniem wartości średniej, ale on zależy też od tej niepewności związanej z odchyłkami od w ogóle wartości średniej, czyli od tej prostej, tej prawdziwej, prostej, której tak naprawdę nie znamy, którą szacujemy, czyli ten na ten przedział predykcji wpływa po pierwsze niepewność położenia wartości średniej dla półtonowych pojazdów, a po drugie wpływa jeszcze to, że są, jest część tej wariancji nieobjaśniana po prostu przez masę. Jest ta zmienność losowa związana z oponami, łożyskami, aerodynamiką, pogodą i tym, jaką chęć do pracy miał diagnosta tego dnia, kiedy wykonywał pomiary. No więc to są, to są wartości szersze. I też możemy to sobie podsumować graficznie. Podsumowanie graficzne, nie pas ufności, to będzie. Myśmy to sobie skopiowali, to będzie teraz pas predykcji. Predykcji dla pojedynczych obserwacji. I no tutaj musimy oczywiście podmienić konf na pred, którą tą tabelę sobie przed chwilą zbudowaliśmy. No i może, żeby to się jakoś odróżniało, nie było dwóch niebieskich linii, no to ten pas predykcji dajmy na czerwono. I jeżeli się nigdzie nie pomyliłem, co jest oczywiście bardzo prawdopodobne, no to teraz powinno na wykresie się wy Określić. O, udało się pas predykcji. On jest mniej wygięty w krzywą. Ale to dalej jest krzywa. On jest mniej wygięty, dlatego że tutaj dominuje ten, ten składnik losowy. Dominują tutaj w tym pasie predykcji przede wszystkim te odchyłki od prostej. i One są zasadniczo stałe w całym zakresie od pół tony do 2,5 tony. No a ta, a ta nieufność gdzieś tam związana, czy ta niepewność statystyczna, tak powinienem powiedzieć, co do położenia wartości średniej. Czyli tej, tego czarnego odcinka, to ona gdzieś w tym wszystkim ginie, bo jest po prostu dużo, dużo mniejsza. Tam one się nie dodają tak wprost, te, te niepewności, tylko, tylko trochę jest bardziej skomplikowana matematyka. No, ale ostatecznie rzecz biorąc, i na to patrząc, no to te przedziały predykcji zwykle są mniej zakrzywione. Czyli jak myślicie o predykcji dla pojedynczej obserwacji, no to tutaj ta niepewność będzie porównywalna bardzo często dla średniej masy i dla tych mas, które są skrajne. No, i co nam to daje, to co policzyliśmy? No, to jeżeli wyszło nam czy na tym wykresie czy tutaj po prostu tabelarycznie że nowy samochód który wchodzi na rynek i waży tylko pół tony powinien spalać od 2 litrów benzyny do 8,6, a on na teście wychodzi, że spala półtora no to my możemy zacząć jakieś dochodzenie tak dla przeciwko Przeciwko takiemu producentowi, czy w sprawie, no bo jeszcze nic nie mamy udowodniane, to jest tylko statystyka, to jest jakaś tam poszlaka. No, może faktycznie ma jakiś innowacyjny silnik, jakiejś technologii i on spala mało, a może po prostu na teście oszukał i tam, nie wiem, były opony napompowane na, na skałę i, i, i to spalanie było zaniżone, a przecież na takich oponach wiadomo, że nie będzie jeździł na co dzień, no bo gdybym no mógł w poślizg, byłoby to po prostu niebezpieczne. Może coś tam jest, byłoby na rzecz więc zauważcie, że raz jeszcze ten model ma dwa składniki, jeden taki deterministyczny, czyli ta wariancja zużycia paliwa tłumaczona bezpośrednio przez masę, to jest właśnie ta wartość średnia. To, co symbolizuje czarny odcinek ujęty w niebieski pas czy kanał ufności, to jest ta niepewność położenia dla tego odcinka, na którym stosujemy nasz model, nie ekstrapolujemy poza zakres, a te, ten czerwony pas to jest pas predykcji dla pojedynczych obserwacji, czyli bierzemy pod uwagę nie tylko niepewność położenia tej wartości średniej, ale też jako tej średniej ze względu na, na inne czynniki mające charakter zmiennych losowych w w tym przypadku no waha się, prawda, od samochodu do samochodu, powyżej, poniżej, gdzieś tam średniej może być to. No i zazwyczaj jest, czy prawie zawsze na pewno jest to, to spalanie inne niż przewidywane po prostu przez, przez model, bo, bo to nie tylko masa ma na to wpływ. Na koniec, jeszcze jak już całość, no tego modelu zbadamy, zapoznamy się z tymi wynikami, powinniśmy jeszcze spojrzeć na wykresy diagnostyczne. A może trzeba było na to spojrzeć jeszcze wcześniej, na samym początku, czyli po dopasowaniu modelu do danych, trzeba było sprawdzić, czy ten model w ogóle jakościowo jest, jest dobrze dopasowany, czy to założenie o liniowym związku między, między tymi dwoma cechami jest po prostu uzasadnione. No, ale to nie byłoby dydaktyczne. Jak wy jeszcze nie znaliście na tym etapie modelu tej mechaniki regresji, no to ciężko byłoby wytłumaczyć te wykresy diagnostyczne. Normalnie to się raczej patrzy na nie na samym początku, bo jak one wychodzą kiepsko, no to w sumie to nie ma czego dalej interpretować. To, to mogą być wszystko dalej jakieś głupoty. No ale, ale w celach dydaktycznych to, to jednak jest łatwiej to, to wyjaśnić na samym końcu. Wykresy diagnostyczne omówię trzy. Trzy. Pierwsze 3 trzy. R może ich wygenerować do 6, stąd jest tutaj ten dodatkowy argument, which równa się od 1 do 3, ale te trzy na takim podstawowym poziomie zupełnie wystarczą, żeby zobaczyć, czy ten no, model się sprawdza. Żeby kolejne wykresy zobaczyć po prostu trzeba naciskać Enter, one naraz wszystkie się nie wydrukują. No i tutaj jest pierwszy, pierwszy wykres i on pokazuje nam tutaj, czy jest jakaś tendencja w resztach pomiędzy wartościami tutaj dopasowanymi do modelu, a tymi resztami, no bo to nie byłoby dobrze dla tego modelu, gdyby była taka sytuacja, że im no większa jest czy mniejsza przewidywana wartość tak, tego, tego zużycia paliwa, no to tym ta, te reszty po prostu one są mniejsze, większe czy one są powyżej zera, poniżej zera. No, gdyby tutaj no były jakieś takie, takie problemy ewidentne, no to by mogło znaczyć, że, że ten model jest kiepsko do tych danych dopasowany. No i tutaj możemy pewne zastrzeżenia mieć, no bo tam, gdzie przewidujemy już zużycie paliwa na poziomie 20 litrów na 100 kilometrów, mamy trzy samochody. No i jeden Chrysler Imperial, no to jest taka obserwacja odstająca, bo on do modelu nie pasuje aż o minus 4, tak? A mamy dwa samochody, które tam yy, mają plus 2 wartości. No więc to może jakaś być diagnoza tego, że, że nasz model nie do końca dobrze się sprawdza w tych... Yy, Właśnie wyższych zakresach, że no może być tam jakiś, jakiś problem. No, ale to są tylko trzy obserwacje to może być równie dobrze do, dobrze przypadek no, nie powinno być tutaj na tym wykresie żadnej takiej no, wyraźnej tendencji a już gdyby te punkty nie wiem układały się w jakąś taką parabolę takiego no powiedzmy kolokwialnie bananą to mogłoby na przykład świadczyć o tym że lepszym modelem tutaj nie będzie model liniowy ale to będzie będzie na przykład model kwadratowy czyli tu nie powinno być widocznego żadnego jakiegoś takiego wyraźnego trendu nie powinny się w jakąś tam konkretną linię te, te punkty układać. Kolejny wykres. On nam ma zdiagnozować, czy odchylenia od prostej regresji poszczególnych punktów, poszczególnych obserwacji, te odchylenia oczywiście mierzone w pionie, czyli mierzone w jednostkach zużycia paliwa, no, czy te odchylenia się układają w rozkład normalny. No, i im bardziej punkty na tym wykresie leżą po prostej, bo to jest zderzenie Kwantyli teoretycznych z kwantylami standaryzowanych reszt no, to tym lepiej, tym bardziej ten rozkład reszt przypomina rozkład normalny. No, nie ma w życiu tak jak nie ma, nie wiem, na budowie prostej idealnie ściany, może być prawie idealna, ale, ale zawsze coś. To i tutaj nie można się spodziewać, że jakiś tam empiryczny rozkład będzie idealnie rozkładem normalnym. No, ale, ale zasadniczo powinny się te punkty układać gdzieś tam na linii. No, i tutaj takim punktem, który znowuż najbardziej odstaje, to jest Chrysler Imperial. No, i tutaj się można byłoby zastanawiać, hmm, czemu drugi raz on, on jest. No, tutaj, taką obserwacją odstającą. Wygląda na to, że no, ta, ta reszta to takie duże odchylenie o minus 4, no, no jest podejrzane z jakiegoś powodu. Kolejny wykres, trzeci, ostatni, jaki bym Wam chciał dzisiaj pokazać. No, to jest wykres Scale Location. I to jest wykres z jednej strony podobny do tego pierwszego, bo on też nam mówi o zostawieniu reszt w stosunku do dopasowanych wartości, tylko on tutaj posługuje się modułem reszt, czyli wartością bezwzględną. I posługuje się pierwiastkiem kwadratowym. No ważniejszy chyba z tego wszystkiego jest ten moduł. No ale tutaj już widzimy pewną taką tendencję wzrostową. Widzimy, że tam gdzie mamy te zużycie paliwa szacowane na około 20 litrów na 100 kilometrów, średnio, tak, bo mówimy o tym modelu, tym tej części deterministycznej, o tych wartościach średnich, no to mamy trzy obserwacje które są no, stosunkowo duże, tak, znaczy mają duże odchyłki od wartości prostej. No możemy wrócić do tego, do tego wykresu, który był na samym początku przez nas rysowany i... Tutaj możecie zauważyć, że o, w tym dolnym zakresie te punkty są całkiem nieźle dopasowane do, do prostej regresji, a tutaj w tym górnym zakresie, gdzie spalanie mamy na poziomie tam około tych 20, 20 litrów, no to, no to mamy te, te odchylenia dosyć, dosyć duże, dosyć większe. No i teraz no, biorąc, biorąc to pod uwagę. No, możemy tutaj mieć pewne, pewne wątpliwości, czy oby na pewno ten model się dobrze sprawdza, tak? No, bo widzimy tutaj, że odchylenia od tego modelu no, rosną. Co do wartości bezwzględnej, razem z tym przewidywanym, z użyciem paliwa. No i to jest dosyć częsta rzecz, to znaczy ogólnie wariancja często rośnie razem z mierzoną wielkością, no i, no nie wiem, jakbyśmy mierzyli, no na przykład domy, tak, no to jak byśmy mieli najpierw małe domy, potem byśmy mierzyli, nie wiem, bloki, potem jakieś pałace, zamki, no to jakbyśmy porównywali to z projektami, no to tam na przykład tolerę wykonanie, tak, tego projektu w stosunku do założeń, no to, no, to ono będzie miało coraz szerszą tolerancję i z większym budynkiem. No, i tutaj może się okazać, że ten model jest coraz coraz gorzej dopasowany do danych razem ze, ze wzrostem tych wartości. No, ale tak nie powinno być. No założenie jest jednak takie tego modelu, że mamy, mm, mamy do czynienia z jedrak z takim samym błędem losowym i dla pojazdów małych, tych półtonowych i dla tych pojazdów dużych no i dla tych pojazdów, które mało paliwa zużywają i dla tych pojazdów, które tego paliwa po prostu zużywają dużo. No więc no tutaj wygląda na to, że są pewne problemy. Zauważcie, że no na wszystkich tych wykresach w diagnostycznych taką obserwacją odstającą jest Mercedes 240D. Już po samej nazwie można się domyślać, jak jesteście fanami motoryzacji, że to jest jednak pojazd ze silnikiem Diesla, a nie z silnikiem benzynowym o zapłonie iskrowym. Czyli to się nie zgadza z tą opowieścią, którą powiedziałem wam gdzieś tam po środku, że to są w miarę jednorodne pojazdy, to znaczy pod tych. Kątem technologii wykonania, czyli to są pojazdy z tutaj, no właśnie, tym napędem silnikiem benzynowym. No, jeżeli znajdziemy taką obserwację, która nie pasuje do całej reszty, a ona jeszcze jest znajdowana przez R, a my mamy jakieś argumenty. Na rzecz tego, że ona jest dziwna i nie pasuje do tego modelu, to może warto by, by to yy, taką obserwację odrzucić i takie obliczenia po prostu powtórzyć. No ale, yy, no ale to, to już zostawiam Wam może jako pracę domową. Ja Wam zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz: że oprócz tego Mercedesa, autorzy tego zbioru danych yy, no, ci autorzy, może wtórni, którzy włożyli ten zbiór danych do, do R, zwracają uwagę na to, że są jeszcze dwa inne pojazdy. Dla których dane zostały w tej tabeli zapisane w sposób, no można powiedzieć, nieprecyzyjny, czy, czy w jakiś sposób tam odstają. No, czyli po pierwsze, to powiedziałem w tym Mercedesie, który jest jedynym samochodem z silnikiem diesla w tym zbiorze. No, a po drugie, były pewne problemy z kodowaniem. No, silniki Mazdy są na przykład silnikami Wankla. A one tutaj zostały zakodowane jako rzędowe jednostki sześciocylindrowe. No i tam jeszcze jest kwestia z Porsche, który, który ma. No, silnik płaski, no, podejrzewam, że w układzie boksera zostało zakodowane to jako silnik w układzie V, no, ale to, to może nie mieć takiego znaczenia akurat dla, dla tej regresji, bo to, no, już może mieć, to może mieć jakiś wpływ na zużycie paliwa, no, na masę może nie. No, więc tu są problemy z tym zbiorem danych i. Zawsze analizy statystyczne powinny być związane tak, z wglądem w te dane nie tylko na zasadzie liczb, matematyki, ale też na zasadzie no, takiej, można powiedzieć, fizycznej. Tak. Trzeba się przyjrzeć temu zbiorowi danych, w jaki sposób on był zbierany, jakie są problemy, co zgłaszają autorzy tego zbioru danych jako potencjalne problemy, co nam może przeszkadzać w tej analizie. Analizie. No więc dziękuję Wam za poświęconą uwagę. No z tego filmu, który myślałem, że będzie trwał, no nie wiem, 20 minut czy pół godziny, wyszedł całkiem porządny wykład ponad godzinny. Mam nadzieję, że ktoś z Was dotrwał do samego końca. Że do czegoś te filmy Wam się przydają. Z mojej strony to jest chyba film kończący serię R dla Początkujących. Mam jeszcze jeden film, który już jest na YouTubie: Obliczenie Naukowe w R, ale to już chyba nie jest R dla Początkujących, tylko co najmniej dla średnio zaawansowanych i powoli będę myślał chyba o nowej serii filmów. Zobaczymy, jak one szybko będą wydawane ale jak macie jakiś pomysł na analizę statystyczną VR, czy na jakieś bardziej zaawansowane, no nie wiem, elementy programowania VR i chcielibyście się o tym czegoś więcej ode mnie dowiedzieć, no to po prostu napiszcie w komentarzach, a ja jak się trochę tych komentarzy... Z bierze, to, to może zrobię taki odcinek hmm, chciałbym powiedzieć questions and answers, ale to raczej, to raczej będzie takie mydło i powidło. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dzisiaj Wam już dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!